Hej, cześć czołem, witać serdecznie w 27 już odcinku z Grynak. I w tym momencie jesteśmy w wydziale 13.2, rozmiar i siła do zbitej ziemi lokacja, więc lecimy do przodu. Popatrzcie, tamtych gości małych na ziemi zdeptałem i zaczynamy. Okej, tu na górze już, tutaj już przed nami znaczy czeka ten wielki, w sumie wielki czy niewielki, teraz my jesteśmy też duzi, to powiem wam, że tak można to, no nie wiem co zrobić. Okej, nie szono. Dobra, nie ma tak lekko, ja tutaj walczę, niszczę, niby jestem duży, ale trzeba uważać. Dokładnie tak. Nie, no co ja zrobiłem, po co ja to użyłem? Takie wielkie kule z madamem, popatrzcie jak jest się na... Te, co ja robię? Jak ja tutaj rosnę dzięki nim. Ale tak to... O, to jest atak zabójczy, powiem wam. To jest atak zabójczy, dokładnie. Okej, dajesz, nie poddajesz, pięknie. I jeszcze tego szybko. Dawaj. Nie, spokojnie. A tak w ziemię? Nie było tak w ziemię. A co się stało z tobą takiego, że było tak w ziemię? Nie wiem co się stało, ale okej, udało nam się to przejść. I tutaj jest zapis. Zapis, znaczy niestety nie mogę to na górze niszczyć, nie mogę. Znaczy, no na górze dokładnie. Okej, te machiny bojowe, mały wojenny powiedzmy. To jest mocne skubaństwo. No nie, naprawdę jak zginę takim czymś, to się zdenerwuję. Po prostu ja się zdenerwuję i tyle. Halo! Co ja mam tutaj zrobić? Co ja mam tutaj zrobić? Tego nie wie chyba nikt, lecz może jeszcze dowiemy się. Co tutaj zrobić? Tu zginąłem. Okej, od początku pewnie, że tak. Było jakżeby inaczej, tak? Nie. Okej, jestem tutaj. Dobra, mam full życia, zdrowia. A więc to tego ja nie mogę zniszczyć, co nie? No nie. O, zniszczyłem to, nawet nie wiedziałem, że się da. Ludzie! Naprawdę? Jaka faza? Okej, czyli dobrze, że wiemy, o tym. No właśnie. Okej, czyli dobrze wiedzieć, o tak powiem. I szarżo, nie ma ataku, nie ma. Teraz możesz atakować, ale dopiero teraz ty skubańcy jeden i przez ciebie jestem jakiś elektryczny. O, my wspinamy się w górę i jeszcze wyżej. Czyli teraz już jest na poważnie. Nie daruję im tego. Nie daruję tym platformom, które się ruszają automatycznie. Nie daruję im. Lecimy, mówię wam, lecimy. Nie ma takiej lipy. Trzeba biec. Tak się bawią? Niech im będzie. Niech potem tylko nie żałują. Okej, możesz mnie atakować. Ty to jesteś easy. Luz, nie ma się ciebie bać. Zobaczymy platformy. Zobaczymy. Już wchodzę na was. Spokojnie. Czekajcie cierpliwie. Dobrze. Nie ma tak, że będziecie mnie zrzucać, kiedy będziecie miały na to ochotę. Okej. No problem. Dokładnie. Ojej, niech będzie. Tutaj musimy to chyba przeskoczyć. Dobrze, niech będzie. Fajnie, pięknie się to udało zrobić. Więc wracam do normalności i lecimy dalej. To te machiny... Łoż ty! Tobie... O, mam zapis, pięknie. Tobie też nie daruję, bo mnie ubiło to coś. Ha! Uderzyłem. A, bo to się jedno zliczyło, jak na mnie trafiło. Okej, poświęć życie, żeby pokonać mnie. I... Wow, myślałem, że wpadnę i tak powiem, co ja zrobiłem. Ale ja tak nie musiałem. Okej, delikty, pięknie, naprawdę. Tylko, że nic mi praktycznie nie dało. Chociaż nie, no trochę tam wpadło, na lewo się idzie. Bo ja nie chcę zginąć, mówię wam. Aha, tutaj. O, popatrz, znowu mnie tu by oszukało. Ale się nie dałem, poczekałem i wygrałem. Okej, dobra. Dobra, okej, plus jedno to jest banalnie, pięknie. O, popatrzcie jak to się otwiera, mechanizmy wszystkie takie czerwone, jeszcze dodatkowo delikty, o fajnie. I teraz z przodu, o, jest film. W takim razie pojechaliśmy, o, tam się zapadało, pojechaliśmy window w dół, tyle się stało teraz. Dobra, spokój! I opłacił się mój spokój, pięknie! Więc tak, okej! Nie ma się czego bać, gdyż... No to jest jakieś takie dziwne, bo ja to w to uderzam, ale to mi bije dodatkowo, takie trochę niefajne, ale niech będzie! Niech będzie, lecimy, szarżujemy! To te giganty są? Nie, to nie są te giganty, one są za małe na te giganty, jak mi się... To są takie średnie. Dokładnie tak, to są takie średnie, ale na całe szczęście poradziliśmy sobie z nimi, ich było dwóch, my byliśmy pojedynkę, o tak można powiedzieć, więc dobrze, bierzemy kolejne, a te kamienie słynęcze się niestety, wow, patrz jak to fajnie wygląda,
teraz jest tam naprawdę duży, jeszcze tak niższa to wszystko atakuje. I taki fajny efekt był, naprawdę taki fajny efekt był. W takim razie elegancko, tutaj takie skubańce są. O, już myślałem, że we mnie zaatakujesz? To się pomyliłeś. Okej, mamy combo na 0,18, tam trafienie na dole po prawej stronie. Więc coś tu się dzieje. Jak sami widzieliście, jesteśmy w rozdziale 13-3. Oni trafili, ale... Dobra, niszczy, idziemy, szybko. Nie ma tak. Ja się nie daję już teraz. Skoro wy chcieliście mnie tak pokonać, no to gincie. Tyle. Nie będę was oszczędzał, pięknie jak widzieliście. I już, no właśnie tak. Okej, kolejne słoneczne. A więc tak, jak widzicie, jesteśmy do dziale 13-3, ścieżka wzdłuż klifu i pewnie ten rozdział ma 5 chapterów, jesteśmy już w trzecim, czyli praktycznie w połowie drogi. Więc okej, niech będzie. Potem po prostu całkiem szybko przeszliśmy od tego 13-2 do 13-3, więc też fajnie, dokładnie, okej. Tu pewnie będą... O, sukienki słoneczne. Trzeba je brać, bo naprawdę się przydadzą jeszcze tyle one nam tutaj, tyle znaczy ich nam tutaj leci. O, wow, o, żwy. Użyłem te przyspieszenie moje nieco wcześniej i naprawdę boję się, że mogę tutaj zginąć, ale wydaje mi się, że tak się nie stanie. O ludzie! To jest coś nowego! O, tak myślałem. Nie, jest, pięknie. Tutaj takie coś ostre, a to jest tutaj, okej. Oto, o, spokojnie, to trzeba przeskoczyć, nie biec przed siebie, czy coś w tym stylu, okej. Jeszcze trzeba uważać, żeby nie spaść, a to w moim wypadku, też jest dosyć trudną rzecz do zrobienia. Już tutaj nie ma co tutaj za bardzo z nimi negocjować, ani nic z tych rzeczy, tylko trzeba biec i walczyć. No tutaj niefortunnie na tamto wpadłem, ale na całe szczęście jest dobrze. Okej, tutaj do góry, więc też w sumie luz i tutaj się postawiam, że gdzieś tutaj dadzą mi zapis, czy coś w tym stylu. Okej, szybko. Nie dam ci zaatakować, pięknie, lewo, ale fajnie, ale ich zniszczyłem, naprawdę. To było godne podziwu moim zdaniem. O proszę, dobrze. Okej, są relikty, więc całkiem fajnie, będziemy wspinać się na tą górę. No czy to nie góra? Chociaż może. To się sprawdzi. Popatrzcie, jakie te relikty są ogromne. I to właśnie chodzimy po sobie praktycznie. Dokładnie. Okej. Więc no niby fajnie, ale trzeba... O! Sprytne. Ciekawe, czy ja mogę to zniszczyć, czy nie za bardzo. Chyba nie za bardzo najpiękniejszy. Dobra, biegniemy szybko, bo nie ma czasu. Goni nas tamto coś. Dokładnie. O, popatrzcie, jesteśmy tak wysoko. A nie, dobra, nikt nie ważne. Dlatego nie mogę zniszczyć mi się. Szybko, bo zginę. Okej, jesteśmy dalej niż byliśmy, więc i tak jest już dosyć plus. Duży chyba, nie wiem. Okej, nie wiem, ten się idzie, no obstawiam, że tak, bo tam nie dało się wskoczyć. A więc niech będzie, pójdziemy sobie tędy i znajdziemy drogę do góry. Dalej i właśnie ona tutaj się znajduje, więc jest dosyć fajnie. Okej, teraz tutaj nie można za bardzo spadać i nic. O, jest filmik, czyli może już będziemy na samym szczycie. A może i nie. No ale dobrze, niech będzie. Tam to coś nas pewnie... Nie wiem, czy tu się skacze, tak tu się skacze. Nie wiem, czy tutaj tam... Nie wiem, czy tutaj nas tam coś goni, chciałem powiedzieć, ale jak sami widzicie, od dłuższej chwili nas to goni. Więc no właśnie, tak. Nie, zginę. A może nie? O, pięknie, jakoś się jeszcze udało wyjść z tej trudnej sytuacji. Ale to jeszcze nie koniec naszego biegania, jeszcze nie koniec. Spoko, tutaj szybko, takie najgorsze są te zakręty. Znaczy nie zakręty, tylko te wejścia w górę. Ale okej, udało się. W końcu się udało, jesteśmy wyżej. Haha,
No i to mi się podoba, dokładnie. Okej, tutaj widzę, że nie chcą nas przepuścić chyba za bardzo. Więc niech będzie, nie muszę, damy radę. Okej, a tu już dwie takie machiny na nas czekają. Okej, lecisz. I ja też lecę na was. Dobra, raz obrywały, tyle starczy mi na razie. Okej, ty też już obrywałaś i ty też, pięknie. Można w takim razie udać się dalej, raczej biec. O, a mogę je tak... Nie mogę, dobrze zapamiętam sobie tą lekcję gry, z gry. Żeby na te takie właśnie świdry mogą być świdry, nie wbiegać na siłę, tylko czekać aż one zaatakują, więc niech tak będzie. W takim razie, no znowu bywałem troszeczkę smutny z tego powodu się stałem, ale jak cóż, trudno się mówi. Okej, mam niby tylko życie na jedno, na jeden atak, raz dostanę z tego czegoś i po prostu nie żyję, więc no tak średnio, ale może jeszcze się uda nam dojść do zapisu albo zdobyć nieco życia. Się okaże za chwilę, coś obstawiam, że nie za bardzo mi się uda dojść dalej. Okej, tu w środku mogę stać i teraz skok przeznaczenia udany. Ale to jeszcze nie koniec, na dole czekają na nas dosyć, spora grupka przeciwników, ale jeden poległ w walce. Drugi też poległ, tu są delikty, o i wzięte, elegancko, myślę, że jakiś zapis nam przy okazji dali. Gdyż, chociaż może zaraz dadą coś w tym stylu, okej, tu są kolejne delikty. No proszę bardzo, wszystko fajnie. Ale popatrzcie, udało się przeżyć, więc jest dosyć dobrze, to się liczy w tym momencie. Ile tu deliktów leci, tak sobie takiego giganta chyba robimy. A no właśnie, okej. No jeden strzał te maluchy padają. Oj, nie zadzieraj lepiej znakiem nigdy. Okej. To teraz to nawet na jeden strzał. No i pięknie w sumie mówiąc. Ojejku, lecimy. Tu gdzieś są relikty. A to są w tych murach, nie murach, w tych kolumnach. A więc dobrze. No jak już sami widzicie, dosyć blisko. Ostatni strażnik, 13-4. Aha, czyli fajnie. Wow, już myślałem, że oberwę. Aha, lepiej skakać, bo to widzę, że tak bardziej... Co to jest? O ludzie. Ja mam bardziej biec do przodu, nie do tyłu, ale nie tak łatwo. A nie, teraz po prostu nie mogę być do przodu, bo mam tą tarczę użytą. Tak, ochrona absolutna, o tak powiem. Dokładnie, więc niech będzie. Muszę, myślę, że unikać chwilowo, więc tak też i zrobię. Wow. Albo da się to zniszczyć, nie jestem pewien. Może da się to zniszczyć. To chyba da się zniszczyć, tak mi się wydaje, ale tym wydawaniem porządnie oberwałem. Ale nie no, trzeba wypróbować, tak, to da się zniszczyć, okej, dobrze wiedzieć, zapamiętam to sobie w takim razie. I jak widzicie, o ludzie, trząsnął ziemią po prostu. Zginąłem, ale dobrze wiedzieć, że już, że o co chodzi, dobrze wiedzieć, więc jest w sumie i tak nie tak źle. Może uda się go jeszcze pokonać teraz, w tym, nie no, uda się go pokonać w tym odcinku, ktoś nie jest wcale taki mocny, tylko trzeba po prostu nieco bardziej uważać. Okej, ma tą tarczę swoją, raz, dwa. O, dawaj. O, ładnie poszło, naprawdę ładna seryjka, to mi się podobało. Żeby nieco tutaj podchodzić teraz szybko. Dobra, i pięknie, czyżby już koniec? Nie, to jest naprawdę mocna rzecz. Nawet strasznie dużo ciosów. O, jest. Dawaj. Nie, to nie mogło tak zaatakować, mi się wydaje. Pewnie trzeba kilka ataków jeszcze jego przetrwać. Czy coś w tym stylu, ale i tak już jest fajnie, ponieważ jestem coraz dalej. Okej, ma jak... A nie, to on ma miecz nawet z tego czegoś. Aha, atakuje. Dobra. Jak on nie atakuje w zwykły sposób taki za bardzo, tylko jeszcze do tego uda mi się do niego podejść, czy nie za bardzo? Uda się, raz. Leży? Czyżby pokonałem go? Nie. Ale mnie go zaatakowałem, to też się w sumie chyba liczy, tak mi się wydaje. Więc dosyć fajna sprawa, okej, czyli wiemy już, że można go normalnie zaatakować, więc to jest dobra rzecz. I popatrzcie, on uciekł od nas, czyli mamy szansę, żeby zajść dalej i dzięki temu może zdobyć jakiś zapis. Jeżeli tak, to byłoby naprawdę miło, ale nie jestem pewien, czy tak jest. O ludzie, cóż to jest? Aha. Okej, jest zapis, pięknie. Ale dobrze wiedzieć, jak to działa, że nie, ja myślałem, że mam to przeskoczyć.
ale mam uważać na to i na tamto. Okej, rozumiem. Chyba już dalej nie pobiegnę. Dobra. Wow. Dawaj, dawaj, kilka ciosów, kilka ciosów, kilka ciosów. Okej, unik. Atak. Uniki do tyłu, spokojnie, spokojnie. Nie chcę stracić życia, bo bym chciał to już po prostu wygrać sobie i tyle. Okej, można podchodzić do przodu. Atakujemy, 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 atakujemy. Jeszcze chwila. Dobra, starszy i mamy pokonaną jego ochronkę. Znaczy, no to jest zielone. No, no ochronę w sumie. Więc można lecieć dalej. Okej. Teraz po prostu trzeba do niego podejść i czyżby... Tak, walczy swoim mieczem. Okej. Więc jest dobrze. I teraz... Raz, dwa i trzy. Pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Bo oberwał od nas po raz kolejny. Jeżeli widzicie, chyba go pokonałem. A więc pięknie, udało nam się pokonać tego strażnika. To chyba był, na pewno to był strażnik. Już prawie jesteśmy na samym szczycie. Już nam niewiele zostało, pewnie w 13, rozdziale 13.5. Tam zajdziemy coś takiego. Da się to niszczyć te bariery? Nie da się. Atak do skoku? Też nie za bardzo. Okej, więc pewnie rozdział 13.5 rozpocznie się, gdy dojdziemy tam na górę. Coś tak obstawiam. No ale oczywiście pewnie jestem, więc się okaże nieco później. Dobra, atakuj i teraz ja zaatakuję, a czemu nie, ja też mogę. Dobra, dobrze. Dawaj, 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 do przodu i atak. Pięknie. Nie, jest pięknie, 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 pięknie. O, jejku, jejku, aha, znowu to jest dosyć trudne, bo trochę czasu trzeba na to poświęcić, żeby to pokonać. On jeszcze to tak dziwnie się nieco aktywuje, no jedno pokonałem, ale drugie mnie uderzyło, więc tak średnio wyszło. No ale powiedzmy, że nie tak źle. Aha, trzeba wszystko skoczyć. Okej, jesteśmy w środku. O ludzie, tutaj na pewno reliktów będzie. Aha, to tylko takie krótkie przejście. Jesteśmy na szczycie. O, proszę. Okej, czyli tamto coś, znaczy to coś, też może wciągać takie elementy jak my. Jak sami tutaj jeszcze zauważyliście, albo nie zauważyliście, mamy rozdział 13.5, Wielka Sfera. I tak mi się wydaje, że to jest już ostatni rozdział. Albo może nie ostatni rozdział, ale ta walka z tym bossem jest ostatnia. Znaczy zakończy grę, jak go pokonam, coś tak mi się wydaje. Więc okej, ja się pożegnam w tym miejscu z wami. Jeżeli Wam się spodobało, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, coś mi się wydaje, że ostatni jest następny, że następny jest ostatnim. Dokładnie tak, więc okej, trzymajcie się, cześć!